Hello, fellow rowerzyści i kolarzy. To, co dzisiaj Wam pokażę, to prezentację rowerów gravelowych na rok 2024. Jest już to praktycznie finalna, potwierdzona wersja. Wcześniej mogliście widzieć mój film już na kanale w takiej wstępnej prezentacji Crossa, gdzie rowery zrobiły na większość osób ogromne wrażenie, a teraz już powoli te rowery wkraczają na rynek. Więc. Warto byłoby zobaczyć, co Cross oferuje. Dzisiaj będę chciał wam zaprezentować ceny, porównać trochę to z innymi markami. Będzie coś bonusowego i będzie oczywiście przedstawienie sprzętu w danym modelu. Na wstępie chciałbym mocno przeprosić za mojego kolegę po fachu, który zrobił podobny film, pokazując. Teoretycznie nową kolekcję 2024, lecz to była stara kolekcja. Wprowadził on nieco w błąd 5000 osób na chwilę obecną, bo tyle mniej więcej obejrzało ten film. A tak naprawdę jest on zupełnie nieaktualny, bo rowery na 2024 są zupełnie inne. Jakby zrobił mały research, to by o tym wiedział, bo już dużo osób pokazywało mniej więcej jak i jakie będą te nowe rowery, a tutaj taka wtopa. Więc czas przejść do prezentacji aluminiowych rowerów od Crossa. Może nie tylko, zobaczymy na co jeszcze wystarczy czasu. Tak, od najtańszego do najdroższego. Najtańszy to model Cross Sker 1, który tak naprawdę tutaj akurat zmian za dużo nie ma. Są zmiany na pewno kolorystyczne. Występuje on w dwóch wariantach. Jeden, powiedzmy, że taki trochę bardziej stonowany piaskowy. Mógłbym to rzecz piaskowy. E, drugi kolor to niebieski. I tutaj, oczywiście, wszystko rzecz gustu. Mnie osobiście się ten e, kolor jakoś niebieski tak średnio podoba, ale powiedzmy, że ten piaskowy jeszcze jest ok. Jak wspomniałem, nie ma tu za dużo zmian oprócz kolorystyki, więc może warto byłoby e, powiedzieć, jak ten rower do tej pory się sprawdzał. Bo tych rowerów w sezonie sprzedają się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Większość użytkowników jest z niego zadowolona. Bywają y, jakieś na przykład reklamacje, bardzo znany temat typu y, strzelający widelec. Na szczęście tych reklamacji nie było aż tak dużo, jakby to się wydawało w internecie. Były parę pojedyn pojedyncze przypadki. Oczywiście widelec bez problemu był wymieniany na nowy. Pozbawiony już wad, więc akurat z tym problemem nie było. Jest to rower tak naprawdę do rozpoczęcia przygody. To chyba jest jeden z najtańszych rowerów gravelowych na rynku, więc też nie można od niego za dużo oczekiwać. Jest on w pełni aluminiowy, na aluminiowym widelcu, z napędem takim gravelowo-szosowym, bo powiedzmy mechanizm korbowy z przodu jest taki gravelowy, czyli 46... 30, z tyłu jest ośmiorzędowy klaris. więc na początek, jeżeli nie jeździmy jakoś mega po górach, czy coś, tylko bardziej po płaskim, po fajnych, utwardzonych drogach, to powiedzmy, że ten rower się sprawdzi. Dodatkowo ma on jeszcze asymetryczny widelec, więc mimo tego, że ten napęd nie jest typowo gravelowy, to nie ma o co się martwić, że ten łańcuch będzie nam się obijał o ramę. Więc na początek przygody wystarczy znaczy nie są to małe, ani nie są to duże pieniądze, właśnie, co do pieniędzy zapomniałem o, o jednej ważnej rzeczy, ceny, ceny nowych rowerów, generalnie jeżeli sobie porównać ceny katalogowe tych rowerów do cen teraz tych modeli, co ostatnio było co ostatnio były można powiedzieć wyprzedawane w bardzo fajnych cenach, no to za teraz nowego SKR-a dwójkę możemy kupić po promocjach możemy kupić Eskera 5. Sami musicie zadecydować, co jest dla Was lepsze. Czy wolicie nowość, na którą za bardzo pewnie na początku sezonu rabatów nie będzie, bo pewnie tych rowerów też nie wyjdzie z produkcji jakieś mega, mega dużo i ta ilość będzie ograniczona, więc każdy sprzedawca, który będzie miał ten rower u siebie na stanie, raczej będzie, że tak powiem, szanował marżę, jak to się mówi, i yy, będzie... No, nie mogę też odpowiadać za wszystkich, więc też nie, nie wiem, jak to się wszystko podzieje, ale no myślę, że te ceny mniej więcej będą na początku sezonu utrzymywane. Yy, bo nowa kolekcja od Eskera dwójki naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawa. Myślę, że ten kto będzie chciał, to go kupi w takiej cenie. I już tłumaczę teraz, co ma dwójeczka. Esker dwójka występuje w dwóch wariantach kolorystycznych. W takim Według mnie dosyć ładnym brązowym, oraz w drugim wariancie kolorystycznym to jest taki fioletowy. Ten rower, jak dla mnie, jest mega, mega fajnym wariantem kolorystycznym, ale oczywiście dla mnie, nie każdemu musi się podobać, fajnie, że Cross wprowadził dwa, dwa warianty kolorystyczne, że jeden jest taki bardziej stanowany, drugi jest powiedzmy taki bardziej odważny i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale. Obydwa kolory są naprawdę według mnie fajne, ale no, o gustach powiedzmy, że się nie dyskutuje. Przejdźmy teraz delikatnie do specyfikacji. TUM Cross SKR2 w porównaniu do y, poprzedniego rocznika jest o 500 zł droższy, ale zyskuje tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele za te 500 zł i myślę, że to jest naprawdę też y, dobra propozycja cenowa, bo po pierwsze zyskujemy nową ramę, Zgodną powiedzmy już z aktualnymi trendami. Jeżeli dobrze patrzyłem, to dostajemy też e, koła na piastach e, Szymanowskich. Będą to zwykłe obręcze aluminiowe, ale piasty na pewno będą szimanowskie. To co najważniejsze, oprócz nowej e, ramy z nową geometrią, zyskujemy też nowy napęd. Jest to MicroShift czy MicroShift Sword, czyli już też napęd dziesięciorzędowy z tyłu i jeden jednoblatowy z przodu, ale już te klamkomanetki są już dużo lepiej dopracowane, jeżeli chodzi o kształty, bo bardzo, bardzo mocno przypominają GRX-a, a, a, jedno, a jednocześnie mają schowany tego wąsa, który wzbudzał tak wiele kontrowersji. Ten wąs powodował to, że może faktycznie było to trochę wizualnie, może to wizualnie szpeciło, ale było to naprawdę bardzo proste rozwiązanie i raczej nie było problemu z tymi napędami. Mimo, że każdy się na początku tego obawiał, się okazało, że to są naprawdę fajne, e, fajne napędy. Znaczy proste, proste, mało awaryjne, więc spoko. E, sam też jeżdżę teraz obecnie, jakoś nie ma z nim jakichś większych problemów, w tym okresie zimowym. Jeżeli chodzi o. O ramę to z takich ciekawostek, no to oczywiście nie jest ona w systemie PresFit, tylko jest to w systemie zewnętrznym Belsa. Mamy mocowanie na podpórkę, w ogóle mamy bardzo dużo mocowań, jeżeli chodzi o te tematy takie bikepackingowe, ale to może już pokażę bezpośrednio na rowerze, który za niedługo powinien się też pojawić już na sklepie, więc będę mógł go pokazać go Wam bardziej z bliska. Zmienia się geometria. Tu y, bardzo ważna informacja. Jeżeli wszystkie informacje podane na stronie Crossa są zgodne z prawdą, to rowery są o wiele, wiele dłuższe od poprzednich modeli. I y, jeżeli ktoś już ma rower Crossa y, ze starszej generacji i teraz będzie chciał się przesiąść na nową, to musi brać pod uwagę, że prawdopodobnie będzie musiał wzi wziąć rozmiar mniejszy. Do rozmiarówki jeszcze przejdę, bo jest ona podana na stronie Crossa i nie do końca wydaje mi się, że ona jest prawidłowa, ale to jeszcze zobaczymy. Bardzo na pierwszy rzut oka rzuca się niska główka. Wydawałoby się, że ten rower będzie mega, mega agresywny, ale nie, bo bardzo wysoko jest korona widelca, ona odwzorowuje, jakby tak, amortyzator o skoku 30-40 mm, więc jeżeli ktoś w przyszłości będzie chciał sobie zabrydować ten widelec karbonowy, w pełni karbonowy, na amortyzator, no to nie powinien odczuć tutaj jakiejś różnicy w geometrii, że nagle ten rower stanie się dużo wyższy. Kolejna z kwestii, no to jeszcze jest to, że linki pancerze są już pochowane w ramię, one tylko delikatnie wystają przy główce ramy. Więc jest jakby tak prawie, że pełna integracja. Jest to plus wizualny i jeszcze plus serwisowy, bo wtedy też nie ma jakichś większych komplikacji. Jakbyśmy chcieli zmodyfikować sobie mostek na dłuższy, czy też wymienić kierownicę na kompletnie inną. Zastanawiam się tutaj siodełko, bo nie za bardzo jest ono tutaj pokazane. Siodełka podaje producent, że to będzie jakiś celej, Italia Comfort. Nie mogłem za bardzo znaleźć informacji, co to jest za siodełko, więc dopiero pewnie jak przyjdą te rowery y, na sklep, to będę mógł wam pokazać, jest bliska, bo y, no jest to taki delikatny znak zapytania. O, jaki ładny rowerek z tyłu widzieliście? Tam? Tylko że to już nie jest moja prezentacja. Dobra, widzę, że się troszeczkę za bardzo rozgadałem, jeżeli chodzi o geometrię tych rowerów, ale no. Jest, jest o czym rozmawiać. Rowery są naprawdę bardzo ciekawe, i myślę, że nie jedną osobę zainteresują. Dobra, to teraz przejdźmy do Eskera piątki. I piątka, jeżeli chodzi o warianty kolorystyczne, będą dwa. Tu, oczywiście, mój chyba faworyt, czyli taki pomarańczowy. Pomarańczowy bardziej niż w, krosie, niż w Meridzie Silex, którą kiedyś miałem. Wizualnie, no to jest wizualnie mi się bardzo podoba, ale to oczywiście mi się podoba. No i drugi warunek ekologiczny to będzie już bardziej stonowany, czyli siwy z czarnym. Jeżeli chodzi o sprzęt, to jest tutaj grupa napędowa 2 na 10. Z przodu mechanizm korbowy niestety od FSA, a z tyłu już G GX 400 Więc mm, dosyć fajna propozycja cenowa. Szkoda dla mnie ogromna szkoda, że nie ma wariantu z napędem 1 na 11, który był do tej pory w SKRze piątce. Myślę, że to by był też mega fajny rower, ale no niestety na chwilę obecną zrezygnowali z tego patentu. Szkoda, szkoda. Ale plusem jest na pewno to, że w tym wariancie jest są już hamulce tarczowe, hydrauliczne, bo w poprzednim modelu w dwójce były jeszcze mechaniczne, mimo że już był ten nowy napęd e, MicroShift micro, micro Sword, no to jeszcze jest na hamulcach mechanicznych. Rama ta sama, więc tutaj już nie będę za bardzo opowiadał, mówię tylko różne warianty kolorystyczne. No i tutaj też koła na plus, bo też powinny być już piasty shimanowskie z Obręczami DT Swiss R500 i siodło Cellar Royal Run Comfort Grove. Nie wiem, nie wiem co to jest za siodełko, ale się przekonamy. Dobra, przejdźmy teraz do Pasata. Był Pasat TDI, czyli czarny matowy, później był Pasat Poliwcie, czyli czarny błyszczący, a teraz mamy Pasata CC, czyli już z nową geometrią nadal jest w wariancie kolorystycznym czarnym. I jest drugi y, trochę bardziej rzucający się w oczy, czyli z taką zielenią. Ta zieleń nie jest jakaś. Mm, nie jest to kaki, jak podaje producent. bo Kaki to jest dużo ciemniejsze. Nie jest ona też taka oczujebna. Jest to po prostu taka zieleń, bo zieleń. Nie wiem, nie wiem jak opisać dokładnie tą zieleń, bo jest. Podobna zupełnie do niczego, ale może też nie, nie jednego skusi. Jest to też już z napędem 2 na 11 GRX. Tutaj mechanizm korbowy GRX, -a. przerzutki są to GRX 810, manetki to są GRX 600. -ki. Korba też jest GRX 600. -ka. Tak samo jak w, poprzednim, w poprzedniej generacji dostajemy tutaj koła na obręczach DT, DT Swiss. G540 na piastach shimanowskich. Szkoda, że tutaj nie są dane jakieś lepsze, lepsze piasty już na łożyskach maszynowych, ale zawsze lepsze te shimano niż miały być jakieś no-name'y, więc tutaj ten rower już kosztuje wtedy 7999 zł. A, no i to co się tutaj zmienia, no to już jest siodełko Fizika, czyli to co jest właśnie było do tej pory w wyższych modelach. Siodełko zgodne ze standardami dzisiejszymi, czyli krótsze, szersze, fajnie wyprofilowane. Sam też na nim jeżdżę obecnie, bo na początku kupując Eskera 7 zmieniłem na, zmieniłem na chyba Powera, ale teraz powróciłem do tego i jeździ się naprawdę przyjemnie. No to przejdźmy sobie do dobraniu rozmiaru. I tak, SK zaczyna się teoretycznie od 1,68 m, XL kończy się na 1,87 m. I według mnie to są tak, XL. Tutaj porównując, jeżeli chodzi tak na szybko, geometria, rowery są e, trochę dłuższe, a niższe, czyli bardzo podobne do e, Silexów. I tak, na pewno jest to plus dla osób wyższych, bo nawet gość praktycznie 2 m będzie mógł. Do takiego roweru przysiąść i raczej powinien się odnaleźć. O ile oczywiście wystarczy sztycy, więc to dużo też będzie zależało od przekroku. Problem trochę zaczyna się tutaj z małym rozmiarem, bo 1,68 m przy długości efektywnej górnej rury 54, no powiedzmy, że 1,68 m to nawet jest to jakby to chyba trochę. Nawet delikatnie nadciągnięte, chociaż no, to trzeba liczyć, że te Eskery też dostają krótkie mostki, więc powiedzmy z bardzo krótkim mostkiem długość 54, no to metr 68. Myślę, że to będzie taki na styk. Plus, że jest niska rama, więc to też nie będzie, nie będzie problem z wsiadaniem. Szkoda, że nie ma jeszcze jakiejś xs żeby był ta długość z 52 51 i wtedy myślę, że osoby po takie 1,60 60 też spokojnie mogłyby się na tym rowerze odnaleźć. A tu może być problem, ewentualnie mogą się pojawić kombinacje jeszcze jakieś z kierownicami, z krótszym liczem, żeby jakoś na tym rowerze się odnaleźć. Do tej pory osoby 1,60 m nie za bardzo mogły się odnaleźć na eskerach, bo rowery były krótkie, czyli no powiedzmy dla nich było ok, ale znowuż były wysokie i ten przekrok, powiedzmy, był nieodpowiedni. Teraz rowery są niższe, ale jednocześnie są dłuższe i myślę, że osoby niskie też będą miały pro problemy, ale za to osoby y, wysokie y, już będą miały mniejszy ten problem, bo ja nawet bym się odnalazł na LC z dłuższym mostkiem. Załóżmy, że przyjdzie rower w LC, przymierzę się, i zobaczymy, czy faktycznie moje takie jakby przewidywania się sprawdzą. To tyle, jeżeli chodzi o y, geometrię. Jedna z też ważnych rzeczy, które zapomniałem wspomnieć, że y, rowery seryjnie też będą wychodziły na szerszych oponach. Bo do tej pory były dawane na przykład WTB-Ridlery. W rozmiarze 37 mm. Teraz będą dawane 45. O, to też jest z ważnych informacji. Dobra, na szybko porównanie do innych modeli. Sprawdziłem sobie na przykład do Meridy i do Gianta. Z Meridą jest łatwa prawa, jeżeli porównując na przykład dwusetkę do modelu y, 2.0, dwusetka kosztuje 5700 zł katalogowo Dostaje też trochę nową geometrię, dostaje, y, z nowe kolory, bo tutaj y, rower w kolorze turkusowym, czyli jak to y, inny by nazwał Celeste y, i tu wypada dużo gorzej, gorzej napęd, bo tutaj z y, Shimano Sora z mechanizmem korbowym od FSA i Shimano Sora. No to wiadomo, napęd troszeczkę bardziej szosowy. A no to, porównując do dwójki, mamy Microshift Sport, czyli taki typowo gravelowy napęd. Kolor naprawdę tutaj bardzo fajny. Oczywiście drugi jest kolorystyczny, czyli czarny. Komplikacje zaś się zaczynają troszeczkę, jeżeli porównujemy do 400, bo jest 400, Silex 400, no to jest. 500 zł droższy od modelu, od modelu SKR5 i 500 zł tańszy od modelu SKR6. I powiem szczerze, że jakbym miał wybierać między piątką a 400, tak wedle specyfikacji, no to akurat 400 jest. Silex jest 500 zł droższy, ale ma za to mechanizm korbowy otrzymano. Trochę tutaj warianty kolorystyczne, ten zielony, nie wiem czy każdemu. Podpasuje, bo to jest taki zielony oliwkowy, jeżeli to będzie ten sam, co był do tej pory w, w rowerach e, Meridy, no to raczej on nie będzie powalał, no i drugi wariant kolestyczny, czyli czarny, więc jeżeli miałbym patrzeć na Silexa 400, no to wolałbym chyba dopłacić 500 zł i kupić, e, kupić już wtedy Eskera 6, który jest na dużo lepszym napędzie, tak mi się wydaje. Giant Revolt, tu no raczej nie ma za bardzo po, po, porównywać, bo najtańszy Giant jest chyba za 8200 zł i jest on na takim przeplatanym gx ie chyba z Tiagrom, więc no tutaj akurat pod tym względem Giant nie powala. Można brać pod uwagę jeszcze Gianta Contenda, który jest troszeczkę takim jakby zwanym road plusem, ale tam szerokość... Oponem mie mieści się 38 i jest on w cenie 6200, czyli też tak naprawdę bez szału. Nie mam za bardzo co porównać do Rometa, bo Romet nie wprowadza tak naprawdę żadnych jakichś póki co nowości, niczym się nie chwali. Ostatnio marketing trochę też podupada, yy, nie słychać, żeby coś była jakaś tam ewolucja czy rewolucja, więc tutaj no, do Gianta nie porównuje. Obecne modele, na przykład Gianta, mi się tak średnio podobają, jeżeli chodzi o te, o te podstawowe rowery aluminiowe. Karbonowe już są trochę fajniejsze, ale też póki co z dostępnością na razie cisza. Bonus to e, rowery stalowe. Ha! Zdziwiliście się. Myśleliście pewnie, że karbonowe, ale na razie póki co powiem o stalówkach, bo i tak ten film długo trwa. E, stalowe rowery teraz jest jakby taka... Nowa edycja, można rzec, że to jest Black Edition, bo rower jest w kolorze czarnym, a czy on się nazywa Adventure? No tutaj jeden z youtuberów niedawno dostał go na testy. Bardzo ciekawy rower, na pewno mega-mega wyprawowy, z, dodatkowo z według mnie fajnym napędem, bo z ramem mm, Apexem 11-rzędowym. Na hamulcach mechanicznych, czyli jeżeli ktoś jest takim typowym bikepackerem i zależy mu na tym, żeby napęd był prosty i niezawodny, to myślę, że ten rower właśnie taki mniej więcej będzie. Ale bonusem jest to, że jeszcze jest, yy, znaczy będzie, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, esker yy, 4 na stalowej ramie z karbonowym widelcem i tu będzie nowy widelec, taki troszeczkę bardziej masywny i też będzie bardzo ciekawy napęd, bo on tutaj będzie na łapach Tiagry i y, przerzutkach grx -a. czyli napęd mechaniczny na linkę, y, hamulce też na, na linkę, y, ale już z napędem typowo, y, typowo grawelowym, więc też myślę, że będzie, będzie to fajna opcja. Film już skończył się dwa razy, więc film pewnie trwa już z pół godziny. Mam nadzieję, że to się nagrało. No dużo się nie pomyliłem, bo 31 minut, a jeszcze, no no, wiadomo, poobrabia się trochę, to wyjdzie niecałe 30. Zobaczymy, co pokaże nowy sezon, bo z krosami z reguły też jest tak, że to, że wychodzi wstępnie na jakimś tam napędzie, no to nie jest to ostatnie słowo, bo prawdopodobnie mogą się one pojawić jeszcze na jakichś alternatywnych napędach Cross niestety, niestety działa tak że jeżeli ma czegoś troszeczkę więcej, więcej jakichś napędów w zanadrzu no to aby trochę się tego wyzbyć to robi jakąś tam nową limitowaną ofertę oczywiście na plus bo zawsze coś, coś, coś nowego nawet w trakcie sezonu wypadnie więc też nie, nie jednego przyciągnie uwagę. Tak, tak na przykład było teraz z tym eskerem em Adventure, że raczej go nie było w planach, a nagle powstał. Więc spoko. Oczywiście piszcie kulturalnie w komentarzach, co wymyślicie o cenach, czy jest to naprawdę dobra alternatywa dla innych, innych marek, czy, czy, czy jest na przykład coś ciekawszego w tym, w tym, w tym budżecie. Bo oczywiście nie przejrzałem całego internetu, a czasami na pewno znajdziecie, że tu gdzieś jest jakaś wyprzedaż, czy coś tutaj, powiedzmy. Ogólnie jest dużo wyprzedaży, i też na przykład jakieś marki premium czasami można dostać naprawdę w dobrych cenach, ale przychodzi nowy sezon, przychodzą nowe modele, więc teraz te ceny też już nie będą pewnie tak korzystne, aczkolwiek czas pokaże, bo to wiadomo, rynek jest zmienny. Co, co przyniesie nowy sezon, no to tak naprawdę się okaże. Ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, i nieważne na czym będzie jeździł, ważne, aby jeździł, czy to będzie na nowym rowerze, czy to będzie na starym, bo najważniejsze jest, aby rower dawał nam radość. No, i tym miłym akcentem kończę dzisiejszą prezentację. Mam nadzieję, że Wam się podobała bo może coś takiego zrobi się jeszcze z karbonowymi rowerami, ale jeszcze teraz seria nowości, już powiedzmy tak na live, nie z domu, tylko już mam nadzieję, że albo gdzieś mam nadzieję, że gdzieś na zewnątrz, więc oglądajcie kolejne odcinki. Do zobaczenia. Piąteczka.